Siemanko, dzisiaj mam dla Ciebie listę najlepszych butów na lato, jakie możesz kupić w tym roku. Za oknami wychodzi słońce, robi nam się coraz to cieplej, a my zastanawiamy się, jakie buty na lato kupić, żeby były przewiewne, albo żeby były wygodne, albo żeby wyglądały po prostu bardzo dobrze, albo miały to wszystko razem. I dlatego dzisiaj stworzyłem właśnie taką listę, w której znajdziesz buty dla każdy budżet, do 400, do 700, do 1000 i powyżej 1000 zł na lato, takie, żeby były idealne dla Ciebie. A jeżeli lubisz buty, modę lub ciuchy, to jest kanał dla Ciebie, na pewno znajdziesz tutaj jakieś fajne ciekawostki, informacje na temat tego, co wychodzi, albo jakieś tipy modowe. Dlatego zasubskrybuj i oczywiście daj lajka pod filmikiem, jeżeli Ci się spodoba. A zacznijmy sobie listę od butów do 400 zł i na pierwszy front poleci Adidas, który jest mega popularny w tym roku. Ogółem Adidas w końcu wrócił na bardzo dobre tory i wszystkie casualsy od Adidasa stały się mega popularne, tylko kosztują trochę więcej. Dlatego my weźmiemy tutaj buty do 400 zł, które znajdziesz w każdej galerii, sieciówce i oczywiście na każdej stronie internetowej, czyli VL Korty. VL Korty od Adidasa to mega budżetowe buty, które znajdziesz na nieco powyżej 200 zł. I możesz je znaleźć w kolorystykach, które będą uniwersalne praktycznie do każdego outfitu i są mega podobne na przykład do gazeli. I są to buty, które naprawdę będą się całkiem spoko sprawowały, na pewno mają trochę gorsze materiały, ale wyglądają bardzo spoko na nogach. Dodatkowo mamy taki model jak Match Break, który też jest bardzo podobny do innych modeli Adidasa, który też będzie się wpisywał właśnie w tą stylistykę casualsu, która teraz jest mega popularna i też znajdziesz je raczej do 400 zł. Jeżeli chodzi o buty od Adidasa, to mamy także klapki Adilet 22, które w tamtym roku zrobiły ogromną furorę i dwa lata temu jak wychodziły, te takie pofalowane klapki, które wychodziły na tym hypie Easy Slide'ów, no i na pewno znajdziesz je na spokojnie do 300 zł. A największym hitem od Adidasa w tym roku do 400 zł, jaki możesz kupić i za okolice tych 400 zł, jest to model BIW Army od Adidas, który jest bardzo podobny do butów Masona Margiela, oczywiście replika sneakers, które wyglądają bardzo podobnie, ale są mega budżetowe, ponieważ za okolice tych 400 zł możesz znaleźć buty, które normalnie kosztują powyżej 1000. Są wielkim hitem na rynku butiarskim, bardzo dużo osób zakłada je ze względu na swoją minimalistyczność, ze względu na to, że pasują do wszystkiego, co chcecie założyć. Są także sylwetką, która teraz jest mega popularna i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o buty od Adidasa do 400 zł, to jest bardzo dobry motyw, bardzo dobry model do kupna, jeżeli chcesz coś, co wygląda nieco drożej, a wygląda bardzo dobrze na nogę. Jeżeli chodzi o Nike, to tutaj nie mamy zbyt dużego wyboru. Mamy Nike SB Force 88, 58, w zależności, którą wersję sobie wybierzecie, ale 58 jest bardziej dostępna i należycie ją znaleźć na sklepie Nike. Jest to model butów taki skateboardowy trochę, który będzie także fajnie wyglądał właśnie z krótkimi spodenkami. Są niższy, trochę bardziej przewiewny niż na przykład Dunki albo Forsy, ale na pewno na lato będą wyglądały spoko, jeżeli ktoś lubi skateboardowe klimaty. A od Nike mamy także Korty Vision i Korty Vintage, które są chyba takim klasykiem już, o którym gada praktycznie każdy, na każdą okazję i na każdą porę roku. Dlatego jeżeli jeszcze ich nie kupiłeś, no to oczywiście jest to model, który jest nieco gorszy jakościowo, ale do tych 400 zł na spokojnie go znajdziesz. Jeżeli chodzi o Pumę, to mamy tutaj dużo modeli, które są na granicy tych 400 zł i nieco poniżej 400 zł i są to Puma Palermo, chyba najbardziej popularne Pumy aktualnie, które też poszły na tym hypie casualsów. Mają bardzo ładne pastelowe kolorki, możecie je kupić w fajnych kolorystykach na lato właśnie i będą super na pewno na wakacje, tak samo jak Pumy Suede, chyba taki największy klasyk, i Pumy Slipstream. Pumy Slipstream trzeba uważać na to, jakie bierzecie, czy są ze skóry, czy są z siateczki, czy z jakiegoś materiału, jak typu nubuk, zamsz, no bo one wtedy będą trochę bardziej przewiewne niż te takie typowe skórzane Pumy Slipstream i one na pewno nie będą jakieś tam super na lato, ale ta reszta jak dla mnie naprawdę na plus. Jeżeli chodzi o Reeboka, to oczywiście Reebok Club C, no to chyba taki najbardziej popularny model, który też teraz zyskał bardzo mocno na popularności. Teraz ciężko go zdobyć za okolice właśnie tych 400 zł, ale wydaje mi się, że na spokojnie znajdziecie na jakichś promocjach. Jeżeli chodzi o takie klasyki, no to oczywiście mamy modele Vansów, których jest bardzo dużo, autentików, w szczególności sliponów, które polecam na lato, czyli typowych trampek do chodzenia na co dzień. Tak samo Converse'ów. Tutaj Chuck Taylorów niskich na przykład do 400 zł znajdziecie, wysokie już może niekoniecznie, ale niskie tak. I oczywiście Converse Pro All Star, które kiedyś swego czasu były mega popularne, głównie ze sprawą współpracy z Tylerem The Creatorem, który ze względu na tą taką współpracę z jego marką Golf Le Flair i tym kwiatkiem na boku uzyskały po prostu ogromną popularność. Teraz mamy te takie typowe gwiazdeczki i wyglądają one naprawdę bardzo spoko, więc jeżeli ktoś chce jakiś model Converse'ów, no to te dwa na pewno najbardziej bym Wam polecał. Jeżeli chcecie coś bardziej oryginalnego, czego nie zobaczycie na ulicach tak na co dzień, no to Kangaroosy Aussie na przykład, marka Kangaroos, która
I już trochę się tak przebija do świadomości takiej, wiecie, powiedzmy globalnej i bardzo dużo osób już kojarzy mniej więcej tą markę. Ja bardzo często o nich mówię, ale są to buty bardzo wygodne, których nie zobaczycie na ulicy tak normalnie i na pewno będziecie się nich wyróżniać. A na sam koniec butów, które gdzieś tam balansują na tej granicy, no to po pierwsze mamy ogromny klasyk na lato, czyli Birkenstocki i Crocsy. Birkenstocki i Crocsy, no to modele Birkenstock Arizona i Boston, chyba najbardziej popularne, które teraz są też mega popularne, oraz Crocsy Logi, które znajdziecie w różnych wersjach, praktycznie w różnych współpracach, kolaboracjach, możecie też znaleźć do 400 zł, z tego co widziałem, co z Toy Story, nawet są na promocjach i można je znaleźć do tyle. Więc jak ktoś chce właśnie jakieś Crocsy, typowo jakieś takie buty typu Crocsy i Birkenstocki, no to te modele na pewno będą najbardziej popularne wśród Was. A ostatnim modelem, który się tutaj mieści w tych granicach do 400 zł i na okolice 400 zł, jest model, który ja uwielbiam na lato, czyli Adidasy Tennis Who. Szmaciaki od Adidasa, można tak powiedzieć. Jest to model, który kiedyś był mega popularny ze względu na współpracę właśnie z Pharrellem Williamsem. On stworzył ten model, który możecie zgnieść do po prostu granic możliwości. Możecie go wziąć ze sobą do plecaka na wycieczkę gdziekolwiek. Po prostu zajmą Wam mniej więcej tyle miejsca co ręce. Naprawdę one mają tak naprawdę tylko podeszwę i siatkę. Nie mają wsparcia na pięcie. To na pewno jest problem dla niektórych osób, jeżeli chcą chodzić więcej. Ale są to mega przewiewne buty, mega wygodne, jeżeli chodzi o samą wkładkę i samą podeszwę, która w sumie nawet nie wiem, jak jest możliwe, żeby ona była wygodna, ale mi się w nich chodziło po prostu superowo. No i oczywiście nie zajmują praktycznie żadnego miejsca, więc na lato, jak ktoś gdzieś jedzie z plecakiem tylko, no to jest super motyw. Tu teraz buty do 700 zł i jest tu ich po prostu multum. Pierwsze zaczniemy sobie modelem, który też czasami się pojawia na promocjach i można go kupić nieco taniej. To Mizuno Wave Rider, który możemy znaleźć w wersji beta, który teraz jest bardzo popularny. Mi osobiście bardzo się podoba i ogółem buty Mizuno są to modele mega niedocenione według mnie, które wyglądają bardzo często świetnie, a nie są jakieś takie mega popularne na rynku. A jeżeli chodzi o te najpopularniejsze, no to do 700 zł są to buty od Adidasa aktualnie. Adidas miażdży konkurencję po prostu w tym roku, jeżeli chodzi o buty do 700 zł, ponieważ mamy tutaj takie modele jak Adidasy Samba, najpopularniejsze na świecie, Adidasy Gazelle, które też są teraz jedne z najpopularniejszych na świecie, Adidasy Handball Special, które zrobiły się mega popularne. Mamy tutaj modele także Adidasów München, Adidasów Hamburg, Adidasów innych, które wchodzą w skład casualsów i są one robione na umór. Dodatkowo kampusy w normalnej wersji i szczególnie w tej wersji 00 czy 2000, w zależności jak to sobie kto nazywa, w tej takiej zwiększonej sylwetce, która jest teraz po prostu wszędzie i jak byłem nad Lazurowym Wybrzeżem, multum osób miało te buty, jeżeli chodzi o młodszą widownię, naprawdę osoby tam w wieku 15 do 20 powiedzmy, no to prawie każdy chodził w tych butach po prostu i wcale się nie dziwię, bo one wyglądają serio bardzo spoko do oversize'owych stylówek. A jeżeli chodzi o jakieś wygodniejsze modele od Adidasa, bo nie ukrywajmy, że te casualse, które teraz są najpopularniejsze i najmodniejsze, one nie są zbyt wygodne, no to mamy na przykład Adidasy Orquetro. Adidas Orquetro na lato według mnie świetny model, w szczególności we współpracy z Seanem Waterspoonem, tej ostatniej białej, która nie wygląda jak współpraca z Seanem Waterspoonem, ale wygląda świetnie. Dodatkowo mamy także Adidasy Response TL, które mogliśmy zobaczyć we współpracy z Bad Bunny i wyglądają według mnie też świetnie, są bardzo wygodne, przewiewne i na jakieś takie tripy typu, wiesz, City Break, no to super opcja. I Adidasy SL72. Model, który wygląda jak z lat 80., 90. Na pewno nie spodoba się większości, ale teraz we współpracy z Wolfs Bonner, którą można kupić też na promocjach, co ciekawe, wygląda świetnie według mnie i będzie też Wam pasowała do wielu rzeczy na lato. Jest bardzo przewiewna i mega wygodna. To na pewno i tutaj Wam się sprawdzi na 100% na lato, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o Nike, to wróciły, uwaga, Cortezy. Tak jest, buty Foresta Gumpa, które tak długo nie były produkowane w sumie przez Nike, nie były nigdzie, wiecie, publikowane za bardzo i nie były promowane. Teraz znowu wracają, mamy multum kolorystyk, mamy nowe modele i w końcu będziemy mogli je kupić. To są bardzo dobre buty na lato, które są też bardzo wygodne. Dodatkowo Nike P6000, które na pewno spodobają się osobom, które lubią takie właśnie motywy butów WF-isty z lat 2000, które są teraz bardzo popularne. I mamy także Air Force'y w wersji Flyknit, które też wróciły. Tak jest, Air Force'y z Flyknitem to jest akurat spoko opcja na lato, ponieważ ta Flyknitowa cholewka po prostu jest świetna, jest mega przewiewna i jeżeli ktoś lubi Air Force'y, no to te z Flyknitem są po prostu zbawieniem dla niego na lato, bo wyglądają też bardzo dobrze i mają bardzo często takie jasne, pastelowe kolory, które na lato sprawdzają się świetnie.
A jeżeli chodzi o modele, które Nike stara się za wszelką cenę dołączyć do tego wyścigu casualsów razem z Adidasem, to mamy tutaj modele Field General 82, który po raz pierwszy wyszedł tak naprawdę ostatnio gdzieś tam na światło dzienne, który ma tą podeszwę taką waflową i stara się nawiązywać właśnie do tych takich casualsów. Widzę, że dużo osób już zaczynało gdzieś tam go kupować. I killshoty, które też wyglądają bardzo podobnie właśnie do butów takich typu Adidasów Samba, tylko że ze słuszem i nie wygląda to według mnie aż tak dobrze, ale jeżeli ktoś jest fanem marki, no to tutaj powinien być zadowolony, bo w końcu może coś kupić właśnie z takich butów. Jeżeli chodzi o wygodniejsze modele Nike właśnie w tych cenach, no to mamy także Nike Lunar Roam, które są też bardzo przewiewne, są takimi butami w sumie głównie stworzonymi do biegania, ale lifestyle'owo też się sprawdzają i wyglądają serio bardzo spoko. To na pewno jest model, który możecie się tutaj gdzieś zahaczyć. I Jordany Stadium, które też mają bardzo fajne takie beżowe kolorystyki. Są Jordanami, które bardziej pasują właśnie do lifestyle'u niż do takich masywnych sylwetek koszykarskich i też będą się bardzo fajnie sprawowały. No i oczywiście do 700 zł możecie też kupić te typowe modele, czyli Blazery, Air Force i tak dalej od Nike. Ale tutaj nie będę Wam chyba ich pokazywał aż tak specjalnie, no bo każdy je zna już. Jeżeli chodzi o New Balance, no to tutaj mamy multum tych butów, ponieważ modele, które do 400 zł niedawno były, które też są na takiej granicy, możecie je znaleźć na pewno na promocjach do 400 zł, czyli New Balance 327 i 237, super modele na lato, według mnie bardzo przewiewne, bardzo wygodne i będziecie mogli w nich chodzić bardzo długo i trafiają na mega promocje bardzo często, więc nie kupujcie ich raczej za 500 zł, 600 zł, Wiem, że teraz dużo ciężej z tym, bo nie są już aż tak popularne, ale można też je tak znaleźć. Są modele także 530, które teraz są najpopularniejsze chyba od New Balance i są też bardzo przewiewne i tutaj na lato też się będą super sprawowały, bardzo często w pastelowych kolorkach, czyli typu, nie wiem, jakimś miętowym, takim różowym, beżowym i tak dalej. No i oczywiście modele 2002R i 1906R, które tutaj, uwaga, jeżeli będzie 35 stopni, 30 stopni, to nie. To naprawdę one, no w nich będzie Wam ciepło i raczej bym ich nie kupował tak typowo do chodzenia na lato. Raczej jeżeli będzie 25, 20 stopni, no 25 do 28, spoko, ale jak będzie cieplej, to nie. I które wyszły ostatnio także od New Balance, to są URC 72 i CT500. Mega ciężkie są do zapamiętania te cyferki. Są to modele, które także zostały zrobione w taki sposób trochę bardziej halówkowy, właśnie casualsowy, pasujący do takiej mody piłkarskiej i one także wpisują się właśnie w te stylistyki, które teraz aktualnie są bardzo modne. Można je kupić też za spoko ceny i mają bardzo fajne kolorki. Jeżeli chodzi o inne marki, to mamy na przykład buty marki Veja. Veja to marka trampek, która w Polsce nie jest popularna ze względu na ceny, ale one mają bardzo dobre jakościowo materiały. Całe lazurowe wybrzeże w nich chodzi, jeżeli chodzi o osoby, powiedzmy, powyżej 20 roku życia. Tak jak osoby poniżej 20 roku życia chodzą w kampusach, to w butach Veja chodzą wszyscy praktycznie ponad. To jest dosyć ciekawe. Są to buty z tą fałką na boku, które wyglądają bardzo ładnie z jakimiś linianymi spodniami, z casualowymi bardziej fitami i wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Trzeba się za nie trochę wykosztować, ale jak dla mnie warto. A jeżeli chodzi o inną markę, to mamy także ASICS. ASICS Gel New York City, które ja tak nazywam, NYC, które są bardzo popularne, wygodne i wyglądają serio dobrze do streetwearowych outfitów oraz bardziej casualsowa wersja, czyli Mexico 66 Onitsuka Tiger, które możecie znać z filmów jak na przykład Kill Bill i Jackie Chan, w nich chyba nie chodził, ale Bruce Lee na pewno. Bardzo popularny model kiedyś, teraz znowu wrócił i bardzo dużo osób chce go kupować ze względu na to, że jest w trendach. Bardzo dużo osób zarzuca mu to, że jest niewygodny i z tym się zgodzę. No, jest niewygodny, ale no wiem, że bardzo dużo osób będzie chciało je kupić, ponieważ no, są to modele jednak, które nie są aż tak popularne na ulicach, powiedzmy, szczególnie u nas, będą się trochę bardziej wyróżniały, w szczególności w tej żółtej kolorystyce. Teraz modele do 1000 zł, a do 1000 zł mamy tutaj wszystkie Air Maxy i tu też nie będę wymieniał, ponieważ jedynki, 97, 95 i tak dalej, one są bardzo spoko, wiadomo, że nie na 30 stopni, ale na 25, 28, na spokojnie możecie w nich chodzić. Air Maxy DN na pewno są modelem, którym możecie chodzić, jak będzie trochę cieplej, ponieważ one mają tą cholewkę trochę bardziej przewiewną, w szczególności w tych wersjach z siatki, mają bardzo wygodną podeszwę, mega dużo ludzi chwali właśnie te modele właśnie za tą podeszwę.
No i oczywiście, jeżeli chodzi o Adidasa, to są także modele Ultra Boostów. I to są te jakby te chyba takie dwa największe działy tych dwóch marek, które przez lata były mega popularne. Teraz nie aż tak, ale no dalej sprawują się super na lato. Jeżeli chodzi o inny taki model, no to mamy Nike Vomero 5. Mega wydanie według mnie na lato, które jest bardzo wygodne, przewiewne, super się sprawuje w takich dalszych wyjazdach. Jeżeli gdzieś chodzicie bardzo długo, to na pewno będzie to super model do kupienia dla siebie. Jeżeli chodzi o takie klasyki, no to Jordany 1, Lowy, Dunki też się raczej sprawdzą, ale no nie chcę ich polecać, ponieważ no już każdy zna te modele tak naprawdę. I jakbym miał już wybierać, to lepiej Jordany 1, Lowy wybrać sobie na lato, które są trochę bardziej takie, wiecie, mniejszą sylwetką, trochę bardziej przewiewne niż na przykład Dunki czy Air Force takie klasyczne i one będą się lepiej sprawowały. Jeżeli chodzi o Nike, model, który jest taki osobno tak naprawdę, który nie wychodzi tak na co dzień, musicie go kupić ze sklepu resellerskiego, to Nike we współpracy z Bode. Ten model, jak pierwszy raz go zobaczyłem, nie spodobał mi się aż tak, ale naprawdę wygląda super. W szczególności w tej białej kolorystyce beżowej na lato, jak dla mnie świetny i do 1000 zł powinniście go potrafić kupić na spokojnie. Jeżeli chodzi o inne modele, które oczywiście musicie kupić też ze sklepów resellerskich, no to są oczywiście Easy Slide'y i Foam Runner'y. Te dwa modele chyba stały się po prostu klasykiem już na lato, który prawie każdy, kto interesuje się butami, gdzieś tam lubi właśnie jakieś takie bardziej, powiedzmy, oryginalne pary, no to ma w swojej szafie i nie trzeba za nie aż tak dużo zapłacić, w szczególności za niektóre kolorystyki. Jeżeli chodzi o New Balance, to tutaj nie mamy aż tak dużo takich modeli. 9060 jest to model, który chyba najbardziej Wam polecił, który też nie jest jakiś super przewiewny, ale na lato też powinien się fajnie sprawować ze względu na to, że bardzo dużo kolorów jest dostępnych w takich kolorach piasku, beżu, odcieni ziemi i tak dalej, ale takich jasnych, więc one będą super wyglądały. Dodatkowo, jeżeli chodzi o markę Salomon, która tutaj się prawie w ogóle nie pojawiła, a przez ostatnie dwa lata bardzo często się pojawiała w ogóle na wszystkich takich listach, no to mamy Pro ACS-y. Pro ACS-y Salomon na lato powinny być spoko, w szczególności te z przewiewną cholewką, które mają praktycznie siatkę na cholewce, w szczególności moje białe, Vanilla Sky chyba się kolorystyka nazywa, które faktycznie mają tylko siateczkę na przodzie buta i one powinny się super na lato akurat sprawować. Jeżeli chodzi o ASICS-a, to mamy Gel Kayano 14. Model, który też wybiło po prostu na maksa. Bardzo dużo osób w nich chce chodzić, bardzo dużo kolorystyk wyprzedaje się po prostu i ciężko je trafić tak na co dzień tak naprawdę. Ale jest to model, który teraz już powinniście znaleźć w takich klasycznych kolorystykach, które nie są jakieś takie super wow dla ludzi normalnie na sklepach i do 1000 zł niestety trzeba liczyć tutaj około 700-800 zależności, tak naprawdę są jakieś promocje, czy może nie. Jeżeli chodzi o droższe modele właśnie w tych granicach do 1000 zł, to są modele od Running, Hoka, które bardzo często pokazuję. A jeżeli chodzi o ostatnie takie buty, to teraz mega popularne są loafersy, dlatego też Massimo Dutti to chyba najlepsza marka taka, która jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, no to super wypada, jeżeli chodzi nie tylko o buty, ale także o modę w ogóle, o kupowanie na przykład takich koszul i tak dalej, no to ona świetnie się sprawdza na lato, wydaje mi się, że te loafersy od nich też będą super. I tutaj tak naprawdę skończymy na tych modelach, ponieważ ja głównie polecam sneakersy, wiadomo, chodzę głównie w sneakersach, więc nie będę tutaj Wam polecał jakichś tam modeli innych marek, które mają też loafersy. Możecie zerknąć na przykład na Pompeii Brand, jest to marka, która coraz mocniej się zaczyna się wybijać i ma też bardzo fajne buty, bardzo dobre jakościowo, bardzo dużo osób je chwali, głównie z tego je znam, że serio osoby, które kupują tam są bardzo zadowolone, więc te dwie marki, jeżeli chodzi o loafersy, no to mega bym polecił. A teraz modele powyżej 1000 zł, ich tutaj nie będziemy dawali jakoś specjalnie dużo, ponieważ ja sam nie uważam, żeby modele powyżej tysiaka trzeba było kupować na lato, w szczególności gdzie potrzebujemy coś, co jest wygodne, szybkie do ubrania, które pasują nam do wszystkiego tak naprawdę. Modele, które są mega popularne powyżej tysiaka, są to Golden Goose'y, modele od nich, te takie typowe trampki, które możemy zamienić tak naprawdę na weża, możemy zamienić na przykład trampki jakieś, które wcześniej Wam pokazywałem, nie wiem, Advance'a i tak dalej, które też będą się dobrze sprawdzały przy okazji tego wydania, to tak naprawdę zamienniki tych najdroższych, ale Golden Goose'y na pewno bardzo dużo osób ceni, bardzo dużo osób chciałoby mieć. No i powyżej tysiaka, no to jest to chyba jedna z takich bardziej popularnych marek właśnie na lato. Powyżej tysiaka mamy także oczywiście repliki, o których już wspomniałem, od Masona Margiela, które znajdziecie na przykład na Luisa Villaroma. Tam bardzo dużo macie właśnie kolorów, bardzo dużo modeli takich bardziej high fashion już brandów i tutaj powyżej tego tysiaka, no to będzie model, który bardzo często będzie się pojawiał gdzieś tam na ulicach. Tak samo jak modele od Yushiro. Yushiro, te takie stopione trampki z podeszwą stopioną,
Jest to jeden z większych hitów ostatnich miesięcy, w ogóle ostatniego roku, gdzie bardzo dużo osób je kupuje. Ja nie jestem aż taki przekonany do nich, nie podobają mi się aż tak bardzo, ponieważ mi nigdy się nie podobały te zabiegi, tak samo od Masona Margieli, właśnie te topienia podeszły i tak dalej. Wygląda to dla mnie trochę tak, jakby faktycznie coś się stało z tymi butami i no nie pasują po prostu mi do stylu. Ale jeżeli ktoś lubi właśnie coś takiego, no coś bardziej oryginalnego, coś bardzo widocznego na ulicy, no to na pewno będzie zadowolony z nich. Musi się szykować na to, że dosyć dużo osób już w nich chodzi, bardzo dużo osób je zamawia, ale też na Luisa Villaroma je znajdziecie. Oczywiście mamy 350 V2 Easy, no to jest klasyk na lato po prostu, który no, chyba nigdy nie wymrze. Wydaje mi się, że teraz faktycznie jest taki moment, że wszyscy mówią, że to jest takie cringe'owe trochę chodzenie w tych Easy 350 V2, ale wydaje mi się, że minie, nie wiem, rok, dwa i jeżeli kogoś zobaczymy w nich, moda się trochę odwróci, no to znowu będą takie modele bardzo popularne i wtedy te Easy znowu będą po prostu mega takim przywracającym, powracającym tematem z przeszłości. I tak naprawdę listę możemy sobie zamknąć Adidasami od Wallace Bonner, oczywiście z tym takim językiem bardzo podobnym do butów piłkarskich kiedyś. Wyglądają one świetnie według mnie i serio, te modele kosztują aktualnie po 1500-1000 zł, w zależności od kolorystyki, ponieważ już trochę ich było. Ale jeżeli nie mieliście ich, a macie kasę, chcecie je kupić, to wydaje mi się, że warto, bo one wyglądają serio bardzo ładnie. Także to wszystkie modele na lato. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak zawsze, rozbudowana lista. Oczywiście staram się dorzucać coś nowego, coś czego nie było w ostatnich latach, ponieważ no, jak co roku się robi takie listy, no to come on. Także dzięki Wam wielkie, do zobaczenia, cześć.